kolory, zabawa i emocje. Święto kolorów to jest święto pochodzące z Indii. Ono ma na celu rozweselić ludzi poprzez kolorowe proszki, które wyrzucamy cyklicznie co pół godziny w trakcie imprezy do muzyki, którą gra DJ. To jest mąka zbożowa z barwnikiem spożywczym. Bez problemu usuwa się z ubrania, nie zostaje ślad. Na weekendach, jeździmy co tydzień, jest 6-7 imprez, więc jak policzymy sobie od maja do września, to trochę się uzbiera. Dzieci nie brakuje i przychodzą, chętnie się bawią. Rzucanie kolorami i brudzenie się. To mi się najbardziej podoba poznawanie też nowych osób, bo można często trafić na osobę, która ma takie same zainteresowanie i wiąże się z tego jakieś znajomość. Jest fajna atmosfera tutaj, da się wybawić, wyszaleć.